Michał Nowak, zapraszam na sport. Leclerc Moja Radomka Radom w niedzielę rozpocznie serię czterech wyjazdowych spotkań. Podopieczne Ricardo Marqueziego zagrają we Wrocławiu. W najbliższych tygodniach Radomka zagra kolejno z 9 obecnie w tabeli Volley Wrocław, 11 polskimi przetworami Pałacem Bydgoszcz, 3 ŁKS-em Komerskonem Łódź i ostatnim Jokerem Świecie. No myślę, że żeby poprawić w ogóle nasz wizerunek, to maksymalna pula. Nic innego wydaje mi się nie powinno wchodzić w grę i musimy mieć nastawienie i takie podejście i o to walczyć. Pierwszy rywal w serii czterech wyjazdowych starć to Volley Wrocław, który obecnie w Tauron ligowej tabeli zgromadził 11 punktów. Radomka ma jednak tylko 6 oczek więcej i zajmuje 6 miejsce w tabeli. Początek spotkania o godzinie 12:30 w niedzielę 5 grudnia. Cerat Enea Czarni Radom w niedzielę znowu zagrają na wyjeździe, tym razem z Beniaminkiem rozgrywek plus ligi. W ostatniej serii gier Czarni pojechali do dalekiego Lubina na mecz z tamtejszym Kuprum i przywieźli stamtąd 2 ważne punkty. Teraz podopieczni Jakuba Bednaruka pojadą do zdecydowanie bliżej położonego Lublina na mecz z Beniaminkiem rozgrywek plus ligi. Ekipa Luk Lublin spisuje się do tej pory w rozgrywkach całkiem nieźle i zajmuje 8 lokatę w tabeli, mając na koncie 11 oczek, czyli o 3 więcej niż Radomianie. Podopieczni Dariusza Daszkiewicza w ostatniej kolejce sprawili sporą niespodziankę, pokonując Asekoresowie Rzeszów. Początek spotkania Luk Lublin Cerat Enea Czarni Radom o godzinie 17:30 w niedzielę 5 grudnia w lubelskiej hali Globus. Po reprezentacyjnej przerwie na parkiety wracają koszykarze Energa Basket Ligi. W niedzielę 5 grudnia Hydrotrak Radom zagra w Bydgoszczy z Astorią. Nowy trener Hydrotraku Michajlo Uwalin, pod przewodnictwem którego Radomianie wygrali ostatnio z mistrzem Polski Arget BM Stalą Ostrów Wielkopolski, miał w ostatnim czasie na treningach do dyspozycji niemal wszystkich podopiecznych. Po przerwie spowodowanej urazem do gry ma już wrócić Filip Zegzuła. Spotkanie między Astorią a Hydrotrakiem rozpocznie się w niedzielę 5 grudnia o godzinie 17:30 w Bydgoszczy. W tabeli oba zespoły sąsiadują ze sobą i mają na koncie po 16 punktów. Bydgoszczanie jednak rozegrali o jedno spotkanie mniej i mają lepszy bilans zwycięstw i porażek. Astoria jest 11. Wygrała 5 razy i 6 razy przegrała, a Hydrotrak wygrał 4 razy, a przegrał 8-krotnie i zajmuje 12 miejsce. W sobotę 4 grudnia w radomskiej hali Mosir odbędzie się turniej bokserski imienia Kazimierza Paździora. Impreza odbędzie się już po raz 14. Bokserzy tradycyjnie w okresie przedświątecznym uczczą pamięć Kazimierza Paździora, mistrza olimpijskiego z 1960 roku. W programie jest około 25 walk turniejowych oraz 10 sparingowych. W zmaganiach wystartują bokserzy z BTS Broń Radom i RKB Boxing Radom. Nie zabraknie też przedstawicieli klubów z województw łódzkiego, świętokrzyskiego czy mazowieckiego. Do Radomia przyjadą też pięściarze zagraniczni z Węgier czy Ukrainy. W rywalizacji wezmą udział zawodnicy różnych kategorii wiekowych, od kadeta do seniora. Walki sparingowe rozpoczną się 4 grudnia o godzinie 10, a otwarcie turnieju zaplanowano na godzinę 13. Walki turniejowe potrwają do około godziny 18. Impreza odbędzie się w hali Mosiru przy Narutowicza 9 w Radomiu. Wstęp jest wolny. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.